Te wiersze opowiadają o tym, co spotkało mnie przez ostatnie lata. Nic już nie widziałem. Moje oczy nie chciały nawet płakać. A potem ty, kimkolwiek byłeś, ojcem czy matką, użyczyłeś mi swoich i znów mogłem widzieć, lecz zawsze w cierpieniu. Czemu wystąpiła pani o wyłączną opiekę nad córką? Jej ojciec Daniele to chory człowiek. Coś jeszcze? W przyszłym tygodniu zaczynam staż w willi świętego Franciszka, gdzie oboje byliśmy hospitalizowani. Po pierwsze, nie zaprzyjaźnię się z wariatami. Super! Postaw mnie! Widzę cię. Starasz się wyglądać radośnie i normalnie. Ale w środku masz bestię. Masz czarną duszę. Już nigdy nie zobaczysz córki. Największym wyzwaniem jest znaleźć w każdym pacjencie tę odrobinę człowieczeństwa. Mam w życiu wiele dobrego. Marię, was, pracę, którą kocham. Obczajcie pana doktora. Alessandro. Musisz zacząć bardziej w siebie wierzyć. Pora na prawdziwe zmiany. Psychiatryku różnimy się tylko jednym. Szansą.